Już przed meczem trener Marek Papszun i Gonzalo Fejo mówili, że mamy tutaj do końca walczyć, bo to jest Lech Poznań i tak naprawdę przegrywaliśmy, my graliśmy dalej, nie spuściliśmy głów. Przede wszystkim wszedłem na boisko, żeby realizować zadania, to co trener mi powiedział przed moim wejściem. Trzeba było presować ich wysoko, próbować. Myślę, że to zasługa całego zespołu, bo każdy bardzo dużo dał od siebie. Na mnie trafiło, że strzeliłem bramkę, jestem z tego bardzo zadowolony, ale to podkreślam, że zasługa całego zespołu i naszej walki w tym meczu dzisiejszym. No co ja mogłem czuć? No cieszę się, że wszedłem przede wszystkim, ale to nie jest dla mnie nic nowego, że wszedłem. Pierwszy raz tutaj jestem na tym stadionie przed meczem, byłem podekscytowany, że mogę tutaj przyjechać z drużyną. Jeszcze strzeliłem bramkę. Jestem bardzo zaskoczony. Przypomniałem sobie właśnie po meczu, że też strzeliłem taką bramkę z LKS-em, że od połowy czy tam troszeczkę bliżej pola karnego już miałem piłkę. Coś w tym stylu. Cieszę się, że taką samą strzeliłem, ale przede wszystkim to jest zasługa całego zespołu, bo gdyby nie cały zespół, to ciężko by było. Samemu nie wygramy. Panowie! Wiarę nie gaśnie! Wygrywaliśmy w tym meczu, straciliśmy szybko bramkę na 2-1, dotrzymaliśmy to 2-1 do przerwy, Lech wyszedł w drugiej połowie, wyżej na nas niż w pierwszej połowie, strzelił dwie bramki szybko, nie spuściliśmy głów, graliśmy dalej tak jak trener nam kazał, strzeliliśmy na 3-3, z tego powodu bardzo się cieszymy.